Witajcie. Czas na 70. odcinek Zerychty na Solo. Tym razem z zapowiedziami trafiamy do Memphis, gdzie tamtejsi Grizzlies próbują odbudować się po ostatnim bardzo słabym sezonie. Natomiast wydaje się, że pewne decyzje, które zostały podjęte w klubie, wcale nie powinny zostać podjęte, jak chociażby utrzymanie na stanowisku głównego trenera JB Bickerstaffa. Bickerstaff już miał swoją szansę na ławce trenerskiej, kiedy przejął po Kevinie McHale'u Houston Rockets, ale tam za długo na stanowisku się nie utrzymał, bo tak naprawdę dojechał tylko ten jeden sezon do końca, mając jeszcze dodatni bilans 37-34, ale odpadł szybko w pierwszej rundzie playoff z Golden State, przegrywając 1-4. Później trafił jako asystent do Memphis Grizzlies od razu w kolejnym sezonie, najpierw pod Davidem Fizdale'em, tak, bo to Fizdale prowadził drużynę i on był jego asystentem, przejmując po prostu w trakcie poprzednich rozgrywek zespół. Jego bilans tych 63 spotkań to 15-48, no i brak jakiegokolwiek pomysłu na grę. Zaowocowało to wysokim pikiem w drafcie, zamienionym na Jarena Jacksona Juniora. Pozdrowienia dla Krzyśka Uzdowskiego. I tyle, jeśli chodzi o sukcesy JB Bickerstaffa. Te pierwsze spotkanie z Indiana Pacers, to powiem szczerze, Bickerstaff zaskoczył wszystkich, jeśli chodzi o rotację. O ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć wystawienie Chandlera Parsonsa w pierwszej piątce, tak, danie zaledwie 6 minut Dillonowi Brooksowi przy 22 Marshona Brooksa uważam za idiotyzm. Za to, że też dał tak mało minut, bo tylko 19 Kyle'owi Andersonowi, to jest kolejny idiotyzm. 30 minut Shelvina Maka też jakoś specjalnie mi nie pasuje, nie leży. No ale takie są jego wybory. I nie zdziwię się, że jeśli Grizzlies dalej będą grali tak, jak grają, to ten trener zostanie zmieniony najzwyczajniej w świecie. No ale oczywiście teoretycznie na razie jest tylko jeden mecz, nie ma co zbyt pochopnie wyciągać wniosków. Natomiast wydaje mi się, że te dwa epizody, te dwa dokończenia sezonów, najpierw w Houston, a potem w Memphis, pokazały, że Bickerstaff to jednak chyba nie jest aż tak dobry trener, na jakiego wygląda. Jego ocena najniższa ze wszystkich, jakie dałem, czyli 2. Obwodowi. Na pewno cieszy powrót do zdrowia Mike'a Conley'a. Conley wyglądał bardzo dobrze w preseason. To spotkanie z Indiana Pacers mu nie wyszło. Natomiast najważniejsze, że jest najzwyczajniej w świecie zdrowy. Że z nim na parkiecie znów Grizzlies mogą grać swoją koszykówkę. On znowu będzie napędzał, znowu będzie rzucał te nie do obrony floatery prawą ręką, mimo że jest leworęczny. No i może wreszcie zawalczy o udział w meczu gwiazd, jeżeli Grizzlies oczywiście będą grali na poziomie minimum 50% zwycięstw. Obok niego będzie wreszcie zawodnik, który świetnie broni, ale przy okazji też dobrze rzuca za 3 punkty, czyli Garrett Temple, wyciągnięty w trakcie tego lata z Sacramento Kings. No i Temple powinien dostawać solidne minuty, powinien być nową wersją na przykład Courtney'a Lee i na tym powinien budować swoją pozycję w tej drużynie. Za Templem mamy Shelvina Maka, którego już krytykowałem, tak, za to, że znaczy nie jego, skrytykowałem Bickerstaffa za to, że dał mu aż 30 minut, w trakcie których Temple był minus 20 i trafił tylko jeden, Mak był minus 20, trafił tylko jeden z 8 rzutów z gry. Więc wyglądał bardzo, bardzo źle. No ale to on prawdopodobnie dostanie minuty jako trzeci zawodnik na obwodzie. Czwarty z kolei, patrząc po minutach, to będzie wracający z wojażach po Europie i Chinach Marshon Brooks, który miał obiecującą końcówkę poprzednich rozgrywek. Oczywiście w takich przypadkach ja zawsze mam wrażenie, że to jest zbyt duże ryzyko branie takiego zawodnika, który już raz z NBA wyleciał i teraz tylko wrócił, zagrał kilkanaście spotkań czy kilka spotkań i pokazał się ze świetnej strony. W dodatku w drużynie, która tankowała. No, Brooks na pewno umie rzucać, umie zdobywać punkty seryjnie. Pytanie, czy to jest to, czego Memphis Grizzlies rzeczywiście potrzebują. Tym bardziej, jeśli miałby zabierać minuty Kyle'owi Andersonowi czy Dillonowi Brooksowi. No i mamy jeszcze na koniec Wayne'a Seldena, który dostał 6 minut w tym spotkaniu numer 1. Zawodnik, który obija się o minuty
w Memphis już od jakiegoś czasu, który jak zwykle ma dobrą ligę letnią, natomiast nie przekłada się to potem na minutę w sezonie zasadniczym. Zobaczymy, jak tym razem będzie w jego wykonaniu. Jeśli chodzi o moją ocenę całej tej grupy, to jest to trójka. Dalej mamy skrzydłowych i tutaj pewne rzeczy się zmieniły. Doszło do sporej niespodzianki. Mianowicie, o ile pierwsza piątka była przewidywalna, czyli Chandler Parsons i Jamichael Green. Green ze względu na umiejętności, Parsons ze względu na wysoki kontrakt, jaki ma. Tak dalsza część rotacji zaskoczyła całkowicie, ale krok po kroku. Jamichael Green to gracz, który wyrósł tak naprawdę w Grizzlies. Tak, on przychodząc tam był zawodnikiem bardzo dalekiej rotacji, jeśli w ogóle rotacji. Natomiast teraz stał się graczem pierwszopiątkowym, graczem, którego wiele drużyn zabiega i którego chciałoby mieć u siebie. Green to bardzo solidny obrońca, niezły zbierający, dołączył do swojego arsenału za 3 punkty i w ten sposób wywalczył sobie minuty na parkiecie. Z kolei Parsons jest po kilku sezonach walki z kontuzjami, wreszcie wydaje się być zdrowy, no i teraz pytanie, czy wreszcie odpali, tak, żeby chociaż trafiał te trójki porządnie, natomiast w spotkaniu pierwszym z Pacers było 0-5. Parsons ze względu na swój duży kontrakt musi grać, bo to nie może być też tak, że zarabiając tak wielkie pieniądze zawodnik siedzi na ławce rezerwowych. Widzieliśmy, jak to było w Nowym Jorku, gdzie Knicks byli po prostu pośmiewiskiem ze względu na to, co musieli robić z Joakimem Noah, więc Grizzlies prawdopodobnie, żeby nie dostać tego samego, nie dostać tak samo po głowie, chociaż oczywiście wiadomo, nikt nie będzie tak samo łajał drużyny z Nowego Jorku i z Memphis, jeśli biorąc pod uwagę chociażby, jak duże to są rynki. No ale mimo wszystko Parsons z pierwszej piątce broni się właśnie ze względu na te pieniądze, które są mu płacone, żeby chociaż jakkolwiek się one miały szansę zwrócić. No i dalej patrząc, w mojej rozpisce numerem 3 miał być Kyle Anderson. Dillon Brooks nawet. Dillon Brooks miał być dla mnie numerem 3. Po tym, jak jako debiutant pokazał się z naprawdę dobrej strony. Dobrze w obronie, bardzo dobrze w ataku. I było to dla mnie dużym zaskoczeniem, że dostał zaledwie 6 minut w tym spotkaniu. Być może dla niego też. Natomiast wyżej od niego w rotacji był chociażby Kyle Anderson, co jestem w stanie zaakceptować, bo Anderson to jest zawodnik też bardzo inteligentny i dobry. Natomiast no, zdziwiło mnie, powtórzę jeszcze raz, Marshon Brooks. Okej, on może grać raczej jako obwodowy, nie jako skrzydłowy, ale to mimo wszystko było dla mnie spore zdziwienie. Anderson to z kolei jest zawodnik, który został wyciągnięty jako wolny agent San Antonio Spurs i ma pełnić rolę takiego kolejnego rozgrywającego w tej drużynie. Natomiast no, wiemy, jakie są największe mankamenty Andersona. Jest powolny, niespieszny, nie jest skoczny, ale nadrabia inteligencją, więc teoretycznie pasuje do Grizzlies, bo oni tak często mają. No i graczem numer 5 jest ubiegłosezonowy mistrz NBA z Golden State Warriors, czyli Omri Caspi. Izraelczyk przeszedł do Memphis Grizzlies, natomiast na razie nie łapie się w rotacji, ale z czasem zapewne trochę tych minut dostanie. No i łączna moja nota dla skrzydłowych Memphis Grizzlies to jest trójeczka. Z kolei ostatni element, ten, który był w ostatnich latach najbardziej pewny, czyli podkoszowi, doznał jeszcze jednego wzmocnienia. Mianowicie do Marka Gasola dołączył z draftu Jaren Jackson Jr., który jest bardzo obiecującym graczem. Natomiast na razie wychodzi tylko i wyłącznie jako zmiennik. Nie zmienia to jednak faktu, że dostaje minuty jednocześnie z Gasolem na parkiecie, co jest możliwe ze względu na to, że dobrze rzuca za 3 punkty Jaren Jackson Jr. Został wybrany z 4. pikiem w drafcie z Michigan State. Trafiał nieźle trójki na uczelni, blokował 3 rzuty na mecz. Natomiast póki co będzie mógł tylko i wyłącznie uczyć się obok od doktora Marka Gasola. Gasol ma za sobą ciekawy sezon, tak bym to określił. Nie był aż tak regularny, oczywiście nie było potrzeby, bo Memphis Grizzlies o nic nie grali. Natomiast Gasol i tak wykręcił swoje 17 punktów, 4 asysty na spotkanie. Trafił przy tym 34% trójek, natomiast gdzieś mimo wszystko czegoś brakowało. Chyba brakowało po prostu mu Mike'a Conley'a, może Zacha Randolpha,
po przyjacielsku. Gdzieś ten Marc Gasol zatracił swoje umiejętności w poprzednim sezonie. Zobaczymy, czy w tym uda mu się wrócić na odpowiednie tory. Fajnie by było. Jeśli chodzi o moją ocenę podkoszowych, to jest 4 z plusem. Trochę ze względu na sentyment do Marka, trochę ze względu na ekscytację tym, jaki talent ma Jaren Jackson Jr. No i na koniec, jeśli chodzi o bilans, no to ewidentnie pokazuje umiejętności Berniego Bickerstaffa, JB Bickerstaffa. 27 atak, 24 obrona, 28 tempo ligi. Beznadzieja, po prostu fatalnie. Natomiast Grizzlies mieli zawodnika, który sprawił, że byli plusową drużyną w poprzednim sezonie. To był Tyreek Evans, którym na parkiecie zdobywali 105,8 punktów, a stracili 103,6 na 100 posiadań. Także można było znaleźć jakieś dobre rozwiązania w poprzednich rozgrywkach, ale wtedy nie mieliby w drużynie Jarena Jacksona Juniora, więc coś za coś. Okay. Dzięki za wysłuchanie, to chyba wyszedł najkrótszy podcast, najkrótsza zapowiedź, jakie dotychczas nagrałem. Ale już ostatnia prosta, trochę już jestem zmęczony, ale zostały już tylko dwie drużyny i skończymy wszystkie zapowiedzi wszystkich 30 drużyn przed sezonem 18-19. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.